Witam z kamionka. 16 czerwca. Pszczoły zaczynają pracować. U mnie tak naprawdę była bardzo słaba sytuacja z akacją, bo przez 3 tygodnie tutaj nie mieliśmy ani kropli deszczu. Kwiaty, nawet zamiast przekwitnąć te drzewa, to kwiaty zasuszyły się na drzewach. I tyle. Minimalna ilość miodu akacjowego. Wiele rodzin nawet pełnej nadstawki nie dało. No co, zaczęła się lipa. Trzeba się przygotować na to. No po deszczu troszkę się ruszyło. Troszkę się ruszyło, bo pszczoły, mimo tego, że ta lipa już kwitnie kilka dni, w ogóle właściwie nie latały. Zresztą najbardziej widocznym takim objawem tego, że nie nektarują, było to, że kiedy przynosiłem nadstawki po wirowaniu, to od razu leciały do tych nadstawek, co nie zdarza się normalnie w sezonie u mnie. Tutaj zdjęte dzikie zabudowy potrafią leżeć tydzień, dwa, aż je deszcz rozpuści. Pszczoły się nie interesują, a musiał być brak pożytku. Zresztą lipy nie pachną, także co tu dużo gadać. Poczekajcie, bo tutaj mi truteń jakoś wlazł. Nie może się wydostać. Uciekaj. No, tak gamuń. Dobra, cofaj się. I tak to wygląda. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj bohaterami będą te dwa odkłady. To są odkłady zrobione na początku maja z rodziny, która stoi tutaj w tym jasnym korpusie. Pokazywałem już, tu sprawdzaliśmy, czy matki się wygryzły. I no, już przyszedł czas, żeby je przełożyć do dużych korpusów. Były robione odkłady z dwóch ramek czerwiu i jakieś z zapasem. No a teraz wyrosły już z tych sześcioramkowych odkładówek. A, słychać szpaki na czereśniach, także trochę będą umilać nam. A ja co? Biorę się do roboty. No dobra, chyba wszystko mam na miejscu. Otwieramy i patrzymy, co się dzieje. Słuchajcie. No. Zaraz będę wyjmował ramki. Zobaczymy, jak to wygląda. Po kolei skompletuję teraz sobie ul. Smek. Jak widać, pszczoły już wracają. Poczekajcie, może opuszczę troszkę. Będzie widać, jak fajnie już do nowego wylotka przychodzą. Troszkę dymu na wszelki wypadek. I patrzymy, co tu się dzieje. Odkład zrobiony na mateczniku. Czekajcie. Najgorzej pierwszą wydostać. No cała ramka, spójrzcie, po, no niech nawet półtora miesiąca, tak? Jak sobie poradziły. Pokarmowa, bardzo ładna rameczka. Na zewnątrz niech sobie siedzi. No tutaj potem jeszcze uzupełnię, jeszcze ze dwie ramki dostaną, bo na pewno na tej lipie coś tam będą chciały sobie przynieść. To była węza. Tak jak widać, odbudowały. Ładnie, część zalana. Ok. Przeglądam od razu, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo nie wiem. Tydzień, półtora nie zaglądałem tutaj w ogóle.
No bo nie było sensu, jak dołożyłem ramę, to już tu więcej nic nie wymyślę. No matka radzi sobie. Następna węza, to już są larwy wszędzie. Zajrzymy może potem do ulików weselnych. O, jest matka. Wędruje. Powinienem oznakować. Następnym razem. Zajrzymy do ulików weselnych, bo byłem na innej pasiece. I tam też mam te jednoramkowe. I tam ciekawa sytuacja zaszła. Ale to za chwilę. Jak widać, rodzinka jest w pełnym rozwoju, tak? No tutaj jajeczek troszkę na dole jest. No i czerw zasklepiony już na środku. Czyli trzecia węza. I ostatnia ramka też pokarmowa. Ciężka ramka, kilka kilogramów pokarmu. Pszczoły zostały jeszcze w skrzynce. Reszta sobie wyleci. Pójdę teraz, przyniosę jeszcze jakąś ramkę węzy, dołożę. I tyle. Żadna wielka filozofia. Jak widać, odkład robiony bez wywożenia. Pszczół jest dostateczna ilość. To nie jest tak, że porzucą. Jasne, gdyby został wywieziony, te pszczoły, które poszły z ramkami, stare, one by tutaj zostały, ale jak widać, wystarczające było pszczół, żeby wychować ten czerw, który się wygryzł. No a wiadomo, młode pokolenie to już jest dla nich dom. I drugi odkład. Tutaj sytuacja taka sama. Utworzone właściwie w tym samym czasie. Nie wiem, czy nie tego samego dnia. No też pszczół jest. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Dobra, najpierw węzeł ze środka. Te były poszerzane susze. Tylko jedna węza. Zobaczymy, jaka różnica. No ładna ramka. Obie strony w porządku. I do środka. Larwy na środku. Po bokach pokarm. A tu pszczoła ciemniejsza. Ale może tak się po prostu złożyło. Taką nasieniana matka. Ogólnie u mnie są mieszańcy, także bez znaczenia. Właściwie nigdy nie biorę matek unasienionych. Chyba że tam do jakiegoś eksperymentu, do sprawdzenia. Wszystko się unasienia na miejscu. Albo własna hodowla, albo jednodniówki. Też zobaczcie, zalana ramka ładnie. Świeżym nakropem. Obie strony. Nie próżnują. Z tamtych matek, z tej samej rodziny odebranych, pamiętacie, te izolowane mateczniki, też się już unasieniły.
tutaj wygryziona ramka, pszczoły wyszły, komórki wypolerowane, no, czekają na jajeczka. Młode pszczoły trochę szarej chodzi. Okay. Zrobię miejsce, bo tutaj też pójdzie wędza. Tutaj więcej mam już nalany pokarmu. Więcej pokarmu mamy, no dobra. Tak to tak. Z tej strony jajeczko. Ale dół. Dół jest jajeczek. No dobra. Czyli jeszcze rozwijają się spokojnie. I znowu odkład bez wywożenia. Można zrobić, można spokojnie robić. Teraz zresztą po lipie znowu będzie okazja, bo tych pszczół mniej zajętych będzie dużo. No i ostatnie, tutaj zdążyły wyhodować następne pokolenie. Hop. No i znowu pszczółek w środku jeszcze zostało dosyć sporo. Poczekajcie. Jeszcze jakiś mol woskowy wędrował. Nie bawię się tak naprawdę z tym, bo te młode rodziny dają sobie radę. Ale co będzie z tą matką? Okaże się jeszcze. Ale nie wygląda źle. Dobra, sięgam wędzę. W środek. I zaraz zamienię miejscami. Akurat zatwór przyda się. Jest co wziąć. No i znalazłem swoje miejsce. Czekajcie, wejście. Wejście otworzę. Wejście otworzę. I spójrzcie. Widać? Już ładnie pracują. Spójrzcie, jakie zamieszanie. Przyleciały na swoje miejsce. Odkładówka stała te 20 cm. Wlotek miała obok. No i to wystarczy, żeby się początkowo zaczynały gubić. Ale widać, ile... To dosłownie no, zmieniłem, przykryłem ul. Zmieniłem 2 minuty temu, 3 minuty temu. A spójrzcie, ile pszczół wraca teraz z pożytku. Ile ich jeszcze jest w terenie. Tak naprawdę jakby zajrzeć wieczorem, to tu ze 2 ramki więcej pszczół by było. No okej. Okay. Pójdziemy teraz, zajrzymy do ulików weselnych. Powiem, jak to tam wygląda. No dobra, jesteśmy przy uliku weselnym. Rybaczki łażą. Przy uliku weselnym tym, powiedzmy, na jedną ramkę. No, pszczół niewiele, bo robione tutaj na miejscu. Wiadomo, że uciekają. Zaraz zobaczę. Tu jeszcze siedzi klateczka. Czy matkę wypuściły? Wypuściły. Zobaczymy, czy chodzi po ramkach. To był 3 dni temu włożona matka. Zaraz koło tego. Zaraz, czekajcie. Przyłożę sobie. Kurde. A nie jest lekko tak chwycić równo. No jest matka. Jest matka, jest jedzenie.
nie ma co wnikać. Z drugiej strony wypuściłem matkę wcześniej, a nie będę jej szarpał nawet, bo zobaczcie, pomostkowane to wszystko, ale pszczoły są, czyli powinno być ok. O co chodzi? Tam na pasiece drugiej, no wcześniej były te matki już podane i taka sytuacja, że no z jednej strony były pozabierane, potrzebowałem, poszły te matki, ale z tej strony, z racji tego, że już dłużej są, no zaczerwiona jest po obu stronach ramka już tak w połowie. Już jest czerw, reszta pokarm. No i żeby to jakoś działało, żeby miały co jeść z drugiej strony, żeby nie zalały całkiem i nie chciały zwiać, bo zdarza się, że uliki tak maleńkie nawet potrafią się wyroić, to słuchajcie, zrobiłem taki myk, że tutaj na drugą stronę poszła ramka znowu pełna pokarmu z nadstawki, tylko te folie zawinąłem do środka. Obie zawinąłem do środka, przy tej ramce docisnąłem. Tutaj włożyłem mały dystans, tak naprawdę klateczkę, z której matka została wypuszczona. Uniosło się to wszystko na centymetr. Z racji tego, że te daszki mają tutaj jeszcze 2,5 cm czy 3 takie kołnierze, które zachodzą na boki, to po podniesieniu on dalej sięga na ścianki. Tu się nic nie dzieje, pszczoły nie rabują obce, bo nie mogą się dostać, a te mogą sobie przejść, korzystać z tej ramki, czy wziąć pokarm, czy go złożyć tutaj. I właśnie tak wyszło, że w jednej zrobiłem to wcześniej i ta rodzina no bardzo już poszła do przodu, ten ulik, i tutaj miejsca właściwie na tej ramce pierwotnej, którą miały, już nie ma, to jest zaczerwione w 80% i korzystają z tej. Włożyłem już jakiś czas temu, może 10 dni, jakoś tak około 1,5 tygodnia tam nie byłem. A w drugiej, gdzie została sama tylko ta ramka, no czerw jest, ale tego czerwiu jest dosłownie 1/4 tego, co w tej rodzinie, która miała trochę więcej miejsca. Nie wiem, trudno wyrokować po jednej rodzinie, po przykładzie na dwóch matkach, ale może to jest coś w tym. Może to matka jest lepsza, po prostu w tej rodzinie się trafiła i potrafiła wykorzystać sytuację, a może tak jest po prostu lepiej, jak mają więcej miejsca. Nie wiem. Na razie to eksperymenty, ale z tymi ulikami nieźle się pracuje. No dobra, teraz spróbuję wam pokazać, dlaczego szukałem innego rozwiązania. Nie te maleńkie ule na małe ramki, tylko właśnie na duże. Czekajcie. Zobaczcie, o co chodzi. Zostawia się miejsce na ciasto, czy na podkarmiaczkę, czy na cokolwiek, a one sobie to miejsce zaraz zabudowują plastrami. Czekajcie, bo tu mi się te rameczki wkleiły. Nie odbudowują węzy, a raczej odbudowują słabo. Za to mamy coś takiego. No i teraz tutaj znalezienie matki. Tu jeszcze następny plaster został. I tu znalezienie matki no nie jest takie łatwe. Tutaj pewnie to samo jest. Czekajcie. Nawet nie mogę oderwać. Powinienem nożem odkroić po prostu pod daszkiem. Niech te plastry tam zostaną, ale może uda się zajrzeć. No widzicie, sytuacja ta sama. Nawet matka na dzień dobry jest. Chyba. Tak. Czerwony opalitek. Od kolegi z Wołomina. No dobra. Tak jak widać. Unasienniać się unasienniają. Działa to wszystko.
Ten rok pod tym względem może nie jest najgorszy, ale miodowo słabo. Fakt, że zmniejszyłem tę pasiekę o połowę, ale tak czy siak miodu będzie nie połowę, tylko może 1/3. No ale cóż, jak nie ma się czasu, to nie ma sensu męczyć stworzeń, żeby tutaj zostawały bez opieki. Mam tyle czasu, ile mam. No zobaczcie, jak ładnie pracuję. W tym przełożonym pierwszym odkładzie tak sobie śmigają, a tutaj jest całkiem. Jak w normalnej rodzinie. Są jeszcze pogubione, bo jeszcze krążą. Jakby robiły oblot. No ale cóż, ogarną się. Parę godzin. Na jutro będą już zadomowione. No dobra, ode mnie tyle. Bo tutaj przeglądałem już tę pasiekę, także nie ma tutaj sensu grzebać. Nadstawki no są już pozalewane trochę. Ale to nie jest to, co powinno być. Tutaj powinien być przez cały dzień do wieczora jeden szum. Tysiące lip dookoła, a jest jak jest. Dobra, trzymajcie się w takim razie. Ja biorę się za swoje prace. Zawsze coś jest do roboty. Zdrówka i powodzenia. Na razie.